Cześć. Z tamtej strony. Piotr, a z tamtej strony. Michał, wy oglądacie kanał Metalurgia. Zebraliśmy się tutaj, ponieważ do Linkin Park dołączyła nowa wokalistka, a także nowy perkusista. Jednak tego perkusistę pomija się w większości ogłoszeń. Nie tylko za sprawą zmarłego Chestera Benningtona, ale również innych powodów. I w temacie tych powodów się tutaj zebraliśmy. Nie jesteśmy jakimiś może ogromnymi fanami Linkin Park. Ja co prawda byłem niegdyś w wieku nastoletnim, jednak z czasem te relacje uległy ochłodzeniu. Jednak nie o sentymentach będziemy dzisiaj rozmawiać, a o Emily Armstrong, nowej wokalistce Linkin Park i o wszystkich tych kontrowersjach, jakie urosły, jakie się zebrały wokół jej osoby, a jest ich kilka. Emily Armstrong jest członkinią kościoła scjentologicznego. To nie do końca był jej wybór, bo urodziła się w tej wierze. Jej rodzice są szychami w tym kościele. Rodzice Emily pracują dla Office of Special Affairs kościoła scjentologicznego, które, cóż, nadzoruje różne zamieszania prawne dookoła tej organizacji, która ma absolutnie okropną i zasłużenie okropną reputację, która jest nielegalna w wielu europejskich krajach, która jest znana z tego, że bardzo agresywnie odnosi się do wszelkich form krytyki jej poprzez działania prawne, poprzez zastraszania osób. Jeśli nie wiecie, w telegraficznym skrócie, Kościół Scjentologiczny jest sektą bazującą na naukach pisarza science fiction L. Rona Hubbarda, który twierdzi, że w pewnym momencie swojego życia w gabinecie dentystycznym doznał objawienia i z jednej strony stworzył właśnie scjentologię, która ma być formą bronienia się ludzkości przed zagrożeniem, no cóż, jednym z książek science fiction, przed kosmicznym imperatorem zła, a z drugiej strony opracował też ideologię, albo raczej pseudonaukę, znaną jako dianetyka, która ma dotyczyć pracy nad ludzkim umysłem, przynajmniej tak na powierzchni, bo jeśli zaczniecie w tym grzebać, okaże się, że chodzi tak naprawdę o manipulacje, homofobię i różne inne nieprzyjemne rzeczy. Wokół kościoła scjentologicznego było wiele afer, wielu celebrytów też do niego należy, m.in. John Travolta czy Tom Cruise. Jeśli chodzi o praktyki tego kościoła, to są one bardzo drapieżnicze w stosunku do osób, które są jego członkami, a które są w mniej uprzywilejowanej pozycji. Kościół bardzo, bardzo chce ich pieniądze za różne rytuały, sakramenty itd., itd. Powiedzmy, że jest troszkę paralelne do sytuacji z dyspensami wiele, wiele set lat temu w kościele katolickim, tylko w jeszcze bardziej przesadzonej formie. Też w zeszłym roku pojawiły się pozwy od byłych członków tego kościoła w Australii, którzy jako dzieci byli zmuszani do nieodpłatnej pracy na rzecz tej organizacji. Obecny szef tej organizacji unikał dostarczenia tych pozwów, wielokrotnie zmieniał miejsce zamieszkania, żeby papiery nie zostały mu doręczone, albo otaczał nawet w pewnym momencie swoją rezydencję kordonem ochroniarzy, że mieli uniemożliwić dostarczenie mu właśnie tych papierów od sądu. Więc jest to no, naprawdę, naprawdę przykra organizacja. Emily Armstrong cały czas pozostaje jej członkinią. Ale to nie wszystko. To nie wszystko. Ponieważ jest też sprawa danego Mastersona, aktora, który był między innymi jedną z gwiazd The 70s Show, a nie tak dawno temu został skazany na 30 lat więzienia w związku z oskarżeniami dwóch kobiet o sexual misconduct, przekroczenie na tle seksualnym. I tutaj pojawia się Emily Armstrong, którą do tablicy wywołał Cedric Bixler Zavala, znany chociażby z At The Drive-In i The Mars Volta, którego żona była jedną z pokrzywdzonych przez kult scjentologiczny i przez danego Mastersona. Opublikowaliśmy na TikToku wideo na ten temat i pojawiły się bardzo różne głosy, które myślę dobrze obrazują odbiór tego, co Emily napisała, tego, co ogólnie w tej całej sprawie, wszystkiego, co się dzieje. Emily napisała to, co możecie obecnie zobaczyć na ekranie, tłumacząc to pokrótce na język polski. Napisała, że kilka lat temu została poproszona do wsparcia
przyjaciela, raczej kogoś, kogo uważała za przyjaciela do wsparcia w sądzie. Pojawiła się tam na jednym z wstępnych przesłuchań, po czym stwierdziła, że to już nie jest jej przyjaciel i nie będzie go wspierać. I nie popiera takich zachowań, jakie dany Masterson przejawiał. Samo to jej oświadczenie jest trochę takim miganiem się od odpowiedzi. Nie odnosi się w żaden sposób do samego kościoła scjentologicznego w tym oświadczeniu. Nie porusza w żaden sposób tematu samego danego Mastersona. Stwierdzenie jest takie, została poproszona przez kogoś o to, żeby się pojawiła tam. Się pojawiła i potem już stwierdziła, że się nie będzie pojawiać. To no, oświadczenie średnio się trzyma po prostu. Kupy. Została przez kogoś poproszona, kiedyś się tam pojawiła, ale potem się nie pojawiła. Nie odnosi się to bezpośrednio do tych oskarżeń, które są jej stawiane w żaden sposób i zostawia to bardzo duże pole do domysłów i te pole do domysłów wyrażacie chociażby w komentarzach na TikToku, że nie jest już scjentologiem. Kto powiedział, że nie jest? Nie wyjaśniła tego. Po drugie, kiedy dowiedziała się, że to, co zrobił, było prawdą, to się od niego odcięła, ale napisała tylko, że została przez kogoś poproszona i potem się pojawiła i potem się już nie pojawiała i już potem nie uznawała go za przyjaciela. Też jest dosyć takim mglistym oświadczeniem i że odcięła się od całego kościoła. No nie wiemy tego. Nie wiadomo. Należy też dodać, że Emily tutaj tak naprawdę kończy tę apology takim stwierdzeniem, że potępia przemoc wobec kobiet i te przekroczenia seksualne też nie są przez nią akceptowane, w sensie ogólnie, tak? I sympatyzuje z ofiarami, życzy im jak najlepiej, co też nie jest tak naprawdę zaknowledżowaniem tego, co się właściwie stało. Nie odnosi się w żaden sposób do pikiet i nagonek, które Kościół Scjentologiczny jako organizacja nasyłał na te kobiety. Jak bardzo przedłuża całe postępowanie, bo chociaż Masterson został skazany dopiero niedawno, to te sprawy zdarzyły się wiele, wiele lat temu. Ze względu na działania Kościoła Scjentologicznego sprawiedliwe rozwiązanie zostało przesunięte w czasie. Jeśli poczytacie w ogóle o Kościele Scjentologicznym, to jest ich stały modus operandi, że ofiary są zastraszane albo przez różnoraki lobbying Kościół Scjentologiczny skłania sądy cywilne do tego, żeby wszystkie te sprawy były rozstrzygane wewnątrz kościelnym arbitrażem. O tym Emily nic nie mówi. A do tego wszystkiego chyba należy też pamiętać o dosyć wymownym kontekście w ogóle pojawienia się w zespole i o tym, kogo zastąpiła, bo Chester Bennington w latach dziecięcych był właśnie ofiarą molestowania. Przez lata znosił przemoc seksualną i później wiele energii włożył w to, żeby nagłaśniać takie sprawy. Zajął się po prostu aktywizmem, który miał pomagać ofiarom. W momencie, kiedy Emily tak naprawdę w żaden sposób nie odnosi się do tego, co robi organizacja, która jest członkinią, w żaden sposób tak naprawdę nie mówi o konkretach, no jest to po prostu groteskowe i przykre. Ja nie jestem fanem Linkin Park, ale nawet dla mnie jest to niesmaczne. Niesmaczne jest to też dla Jamiego Benningtona, syna Chestera, który bardzo otwarcie skolautował Mike'a Shinodę. Stwierdził, że po cichu wymazał on dziedzic swojego ojca z tego zespołu, że nie traktuje poważnie fanów. Możecie teraz je przeczytać zresztą na ekranie, ale z grubsza próba zamiecenia pod dywan pewnych bardzo, bardzo niewygodnych faktów. Zero poszanowania dla tego wspólnego ich wcześniejszego dziedzictwa, które tworzyli razem z Chesterem. No i pewnie pisaliście, no zajmijcie się muzyką tutaj, nieważne w co ona wierzy, tylko że jedna z rzeczy to jest w to, co ona wierzy, a drugie to jest to, że była bezpośrednio w środowisku osób blisko związanych z danym Mastersonem, wobec którego chociażby żona Cedrica Bixlera Zavaly pisała na Instagramie, sam Cedric też pisał, w jaki sposób oni, osoby tam związane z danym Mastersonem, traktowały ofiary samego Mastersona. To, że napisała, okej, był kiedyś moim przyjacielem, potem już nie był, podczas kiedy pojawiają się takie komentarze w internecie, że
to był twój przyjaciel, wiedziałaś o jego postępowaniu. Wypadałoby może trochę więcej oczyścić tej atmosfery. Samo powiedzenie, to był kiedyś mój przyjaciel, potem już nie był. Trochę nie wyjaśnia samej sprawy, nie wyjaśnia samego kontekstu. To nie jest kwestia samej wiary, to jest kwestia tego, że była lub dalej jest w organizacji, która miała osoby, dalej ma tam osoby, blisko z nią związane, które były zaangażowane w bardzo nieprzyjemne, przykre, niezgodne z prawem sytuacje, no i tyle. Podkreślamy, nie jest tutaj złe to, że Emily wierzy w to, że gromadzenie ogromnej ilości pieniędzy, które rzekomo są przeznaczone na schrony przez inwazję kosmitów, jest złe, lepsze, gorsze od wiary w niewidzialnego potwora spaghetti, w Jezusa Chrystusa albo inne bóstwa. Nie, złe jest to, że jest członkinią organizacji, która bardzo aktywnie wykorzystuje ludzi, która ma po prostu masę zła za uszami i nie adresuje tych problemów w konkretny sposób. To, czy robi świetną robotę w Linkin Park, czy nie, to się w dużym stopniu dopiero dowiemy. Może być świetną naprawdę wokalistką i robić super robotę na koncertach, ale Linkin Park też jest grupą, która przez wiele lat unikała jakichkolwiek kontrowersji. Poruszała tematy związane ze zdrowiem, dobrostanem psychicznym. Bliskie były te tematy osobom, które słuchały Linkin Park, wiem, bo sam słuchałem. Obserwując teraz to, że osoba, która takie powiązania ma, jest tam wokalistką, no nie powiem, jest dla mnie odrobinę takie przykre, bo spodziewałem się od tych gości, których kiedyś miałem za idoli, czegoś trochę więcej, no nie wiem, no może po prostu jakiegoś wyjaśnienia takiej czystej karty, nawet jeśli by się zdecydowali zatrudnić Emily, powiedzenia, nie, no wspólnie, okej, okay, to było kiedyś, tak to wyglądało, teraz już tak nie jest, tutaj proszę, są na to dowody, Emily nie wspiera już takich rzeczy, jest inną osobą, idziemy dalej. Spoko, to by było super, ale nic tutaj nie jest wyjaśnione. To, że na Wikipedii jest napisane, kiedyś była, już nie jest, Wikipedia nie jest dla mnie źródłem na tyle wiarygodnym, żebym mógł stwierdzić, okej, okay, na Wikipedii jest napisane tak i tak, na pewno tak jest, legitnie, nie? Jeszcze na koniec chciałem odpowiedzieć na jeden komentarz, a mianowicie, czy mi się wydaje, czy nastały takie czasy, że ważniejsze, jakie brudy są na ludzi, niż to, co robią, i jak robią. Słucham Linkin Park od pierwszej płyty i uwielbiam wszystkie albumy. I pewnie te z Emily też będę uwielbiał. Zastanów się, dlaczego lubisz te albumy i zastanów się, jakie emocje w tobie wywoływały, jakie wywołują teraz. Zastanów się, czy dalej je wywołują, gdy masz wiedzę o tym, że robią je tacy, a nie inni ludzie. Albo że mogliby je robić tacy inni ludzie. Albo że robili je ludzie z bardzo konkretnymi emocjami, z bardzo konkretnymi intencjami. I teraz duża część tej historii została wyrzucona do kosza. Uważam, że świadome konsumowanie kultury, świadoma interakcja z kulturą jest czymś, co jest bardzo potrzebne. Myślę, że nie zrobiliśmy tutaj żadnego pudelka, nie podeszliśmy tutaj do tego tabloidowo, nie przyglądamy się temu, kto jak się ubiera, kto z kim pojechał gdzie na wakacje, tylko mówimy o bardzo, bardzo dużym rozdźwięku między tym, jaka jest treść artystyczna, a jakie są intencje ludzi, albo mogą być intencje ludzi, którzy za nią stoją. Nie wydaje mi się, że to jest skupianie się tylko i wyłącznie na brudach. Ale jak zawsze, jesteśmy otwarci na wasze zdanie. Dajcie znać, co o tym myślicie. A jeżeli uważacie, że Emily jest tutaj po prostu w pozycji zagrożenia, bo wychodzenie z sekty wcale nie jest proste, odcinanie się od znajomych, od rodziny nie jest proste. Jeżeli uważacie, że milczy dlatego, że czuje się zagrożona w jakiś sposób, to wywołujcie presję nie na nią, ale na Linkin Park sam w sobie, który jest dużo większą platformą niż wszystko, do czego miała Emily dostęp do tej pory. I z Tomem Cruise'em też mamy na pieńku, żeby było jasne. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Do usłyszenia, nie? Tak jest. Cześć.